Szanowni Państwo, przed nami chwila prezentacji sztandaru Komendy Krajowej Policji w Strzyżowie. Dowódca uroczystości wyda komendy dla poczty. Poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. Baczność! Do prezentacji sztandaru. Was. Na ręce fundatora sztandaru, komendanta wojewódzkiego policji oraz komendanta powiatowego policji w Strzyżowie od przedstawicieli władz publicznych wpłynęło szereg adresów okolicznościowych. Wśród nich jest list ministra spraw wewnętrznych i administracji. Oto jego treść. Inspektor Henryk Moskwa, komendant wojewódzki policji w Rzeszowie. Robert Godek, starosta strzyżowski. Szanowny panie komendancie, szanowny panie starosto, funkcjonariuszki i funkcjonariusze. Dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie. To ważny dzień dla wszystkich funkcjonariuszy tej komendy. W świadomości Polaków sztandar jest symbolem niezłomności, męstwa oraz odwagi. Od dziś sztandar będzie wam towarzyszył w codziennym życiu komendy. Reprezentował was na apelach i uroczystościach państwowych. Jest to niewątpliwie wyraz zaufania wspólnoty lokalnej, dowód na to, że strzyżowscy policjanci skutecznie pełnią swoją trudną i odpowiedzialną służbę. Jest to także zobowiązanie, aby nie ustawać w wysiłkach na rzecz zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu strzyżowskiego. Korzystając z tej wspaniałej okazji, dziękuję funkcjonariuszom KPP w Strzyżowie i całego garnizonu podkarpackiego za służbę. Jako szef MSWiA chcę zapewnić Państwu jak najlepsze warunki do skutecznego realizowania Waszej misji dbania o bezpieczeństwo. W ramach opracowanego w MSWiA programu modernizacji służb mundurowych Policja w latach 2017-2020 otrzyma niemal 6 miliardów złotych. Dzięki sukcesywnie wprowadzanym podwyżkom uposażeń już w styczniu 2019 roku funkcjonariusze będą zarabiać średnio ponad 800 zł więcej niż w 2015 roku, a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 zł. Realizowane są nowe inwestycje infrastrukturalne, kupowany jest nowoczesny sprzęt. Dziękuję wszystkim członkom Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. To dzięki waszemu zaangażowaniu strzyżowcy policjanci otrzymują dziś ten ważny symbol, jakim jest sztandar. Jestem przekonany, że współpraca między policją a społecznością lokalną będzie przynosić kolejne pozytywne efekty. Policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie życzę satysfakcji z pełnienia tej odpowiedzialnej służby oraz wielu sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Z wyrazami szacunku Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji.